Ja tu wszystko czytam, co wy tutaj piszecie. Pierwszy raz pamiętam, no oczywiście, że tak. Byłem wtedy u kolegi. No nie. I on mi mówi, chodź, pokażę ci coś. O, kochanie. A ja mówię, no dobra. James, Izako, tajemnicą wybicia się na tym, czy jest Paulinka? Bzdury. No więc mój pierwszy raz, słuchajcie, Snickers, któż pędzeczkę zarysował jeszcze, mój pierwszy raz był u kolegi i kolega mówi, chodź, pokażę ci coś. A ja mówię, no dobra, to chodźmy. I poszło, no nie. Jezus, Kabi. No co? Ale to na pewno możesz teraz opowiedzieć? No mogę, tak. No i kolega, nie, to był mój bardzo dobry przyjaciel wtedy. No to ja się domyślam, skoro poszliście do pokoju. No i to tak, no. Skabi, nie kończ tej historii. Bardzo dobrym przyjacielem poszliście do pokoju, Skabi. I gościa mi mówi... Może jeszcze wzięliście wazelinę? Nie, jaką wazelinę, o czym ty mówisz w ogóle? Byliśmy w pokoju z kolegą i on mi mówi, zobacz, popatrz na to, nie? Popatrz na to. A ja mówię, no dobra. I pokazał mi mapę CS Assault. I pierwszy raz wtedy zagraliśmy w Counter-Strike'a na boty, które tam sobie ściągnął. Słuchajcie, jak ja zagrałem wtedy w CS-a, biegałem z P90 na asalcie za botami, kurde, to było piękne, nie? To było piękne uczucie. Czarnobylec, piąteczka dla ciebie. I to było, słuchajcie, w 2000 roku. Od tamtej pory gram w CS-a. Bo ten kolega mi to pokazał. To był mój pierwszy raz z CS-em. Szakul, piąteczka, chcz. Sangaku! Kochanie, chyba nikogo nie wzruszyła 6% historia. Dlaczego? To była bardzo wzruszająca historia. Nie wiem, nikt nie płacze. No skąd? Przecież nie widzisz tych ich twarzy. Więc nie wiesz tego. Czy